Wiele osób, przyjeżdżając do Rokitna, szuka pomocy. I wśród tych osób szukających pomocy wstawiennictwa Maryi w swoich sprawach, w swoich intencjach są także pary małżonków, którzy pragną mieć dziecko, ale mają z tym pewną trudność. Przyjeżdżają, by tą intencję Maryi przedstawiać i zauważyliśmy te osoby wśród wielu pielgrzymów i chcemy ich zaprosić na modlitwę, ale też na spotkanie, na rozmowę, na konferencje, które będą pomagać w tym, aby zrozumieć, odkryć, gdzie leży sedno tego problemu i by zmienić to, co potrzebuje pewnej zmiany w życiu. To też okazja do tego, żeby często uporządkować różne bałagany, które są w naszym życiu, które sprawiają, że nie jesteśmy zdrowi. Do Rokitna zapraszamy pary, które chcą modlić się i spotykać, pary, które chcą mieć dziecko, chcą mieć potomstwo. Zapraszamy na to pierwsze spotkanie 26 marca o godzinie 15. Najpierw msza święta tutaj w Bazylice, a po mszy świętej spotkanie w naszych salach, w naszej auli, gdzie będzie można posłuchać na pierwszym spotkaniu psychoterapeutki, która pomoże zobaczyć różne sfery naszego życia, o których może nawet czasami nie myślimy. Później w kolejnym spotkaniu czerwcowym będzie to lekarz ginekolog i wreszcie we wrześniu spotkamy się z dietetykiem, który pomoże także tą sferę życia odkrywać i lepiej rozumieć. Zapraszamy do Rokitna.